Dzisiaj pokażę Wam przepis na kaczkę z jabłkami. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania kaczki będziemy potrzebować łyżeczki pieprzu, łyżeczki czosnku, 3 łyżeczek soli, 3 łyżeczek majeranku, kilka jabłek, trochę oleju i około 2-kilogramowej kaczki. Do większej miski przesypujemy wszystkie przyprawy i dodajemy olej. Musi nam powstać z tego taka płynna masa. Bierzemy teraz kaczkę, odcinamy kuper. Kolejnym krokiem, który musimy wykonać, to wysmarowanie całej kaczki przyprawami. Robimy to na zewnątrz i w środku. Kaczka jest już w całości wysmarowana. Możemy przejść do pokrojenia kilku jabłek na ćwiartki. Jabłka kroimy na 4 części. I wycinamy środek. Coś takiego. Jabłka pokrojone. Wkładamy je teraz do kaczki. Upychamy jak najwięcej. Kaczkę musimy teraz przełożyć do naczynia żaroodpornego. Przykrywamy i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na 2 godziny. I na ostatnie 10 minut pieczenia ściągamy pokrywkę. I po 2 godzinach kaczka powinna być już gotowa. W tym filmie to byłoby wszystko, a ja już dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i smacznego! Przepyszne. Mięso jest delikatne. Koniecznie spróbujcie sami.